Witam Was, z tej strony Macintosh, a to już kolejny odcinek naszego innego patrzenia na świat, czyli witam Was w kolejnym odcinku z serii Let's Play Perspective. I dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę z patrzeniem na świat pod innym kątem, jak już powiedziałem. Tak, zasada, oczywiście w myśl zasady, że coś tam patrzenia zależy od punktu siedzenia, albo coś w tym stylu. Nieważne. Mam nadzieję, że w dzisiejszym dniu skończę już nagrywać tą grę i wow, zapomniałem, że jesteśmy w skorumpowanej wersji świata The Arcade, czyli znowu wróciliśmy do tego jakby pomieszczenia z maszynami arcade'owymi, czy też jak to woli do salonu z maszynami arcade'owymi, bo tak się podobno to u nas w Polsce nazywało, ale no zapominam, naciskam spację w momencie, kiedy nie powinienem, znaczy się poruszam się, kiedy nie powinienem, a nie rozumiem dlaczego ta gra nie chce współpracować dzisiaj. Dzisiaj coś jest słaby dzień dla mojej klawiatury ogólnie, bo coś zaczyna mi szwankować. Możliwe, że będę musiał ją wymienić, chociaż nie chciałbym tego robić. Ale jeżeli się okaże, że jest jakoś walnięta czy coś, to nawet się nie będę zastanawiał, po prostu ją wymienię. I tak, z tego co sami już pewnie zauważyliście, robimy to samo, co robiliśmy. Znowu jesteśmy w tych samych poziomach, w których byliśmy, ale są one trochę zmodyfikowane i tu nie chodzi tylko już pod samym kątem graficznym, pod tymi filtrami, które zostały nałożone, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale niebieski i ten pomarańczowy, to jak ktoś określił, woda i ogień, chociaż moim zdaniem to nie jest woda i ogień, ale do tego jeszcze dojdziemy. Te dwa elementy są identycznie tak jakby wyblaknięte i nawet jeśli nasz bohater, jak zauważycie tam na dole ekranu, wyjdzie poza lub zostanie czymś zablokowany, jak teraz właśnie, to nie jest on tak samo czerwony jak wcześniej był. Jednym słowem, tutaj na wszystko jest nałożony dodatkowy filtr i mnie osobiście takie rozwiązanie się bardzo podoba. I tak jak już mówiłem, ja nie będę się już tutaj rozwodził na temat tego, że wszystko jest skorumpowane totalnie i to widać, i to począwszy od tego samego miejsca, tego huba. Chociaż tak jak mówiłem, ja już mam mindfuck totalny i próbowałem to przez długą, długą chwilę rozgryźć. Co się tak naprawdę stało? Czy my nie jesteśmy wirusem? I to jest moja jedyna tak jakby tutaj spostrzeżenie, że my jesteśmy wirusem, no bo nawet patrząc na to tak jakby z punktu widzenia informatyki i tutaj dlaczego wydaje mi się, że to nie jest woda i ogień? Może o tym mówiłem, może nie. Ale jak nie mówiłem, to nie będę się powtarzał, ale nie mogę oczywiście Wam zaprezentować swojego punktu widzenia, bo coś się dzieje. Tak jak pamiętacie, Isolation Chamber wcześniej polegało na tym, że musieliśmy po prostu się przesunąć. Tutaj to tło z tyłu się porusza. Dobra, sufit też się porusza, mam mindfucka. Już nie wiem zupełnie w co gram, ani czym jestem, ani w ogóle. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, my byliśmy cały czas i jesteśmy wirusem komputerowym, a wszystko co tutaj przeżywamy, czyli na początku arcade i pozostałe rzeczy, czyli ten hub, w którym najpierw były osobne gry, potem, znaczy poziomy, potem z tego huba przyszliśmy do większego huba, który okazał się, że w nim też są osobne poziomy, ale wejścia również do hubów, w którym są poziomy, taki wiecie, incepcja totalna, sen w śnie i jeszcze no, w jeszcze jednym śnie, lub jak to woli, odpalony emulator starego NES-a na Nintendo Wii w emulatorze Wii, który jest odpalony na wirtualnej maszynie z Windowsem 7, która jest odpalona w Linuxie.
To się nazywa, kurwa, nie tyle co mindfuck, co incepcja totalna. I tak jak już mówiłem, Run Woman. To jest nawiązanie kolejne. W tej grze jest dużo nawiązań. Nie mówię o nich za często, bo sami powinniście się je domyśleć, a nie wszystko będzie wytłuszczone. I kilka z nich już mi umknęło i dopiero po oglądnięciu wideo skapnąłem się, a że jednak tu jest nawiązanie. I tutaj też jak zobaczcie, że coś złego się dzieje, prawda? Co mamy? Run Omen. Jeżeli wiecie, czym jest Omen, to znaczy, że urodziliście się w jeszcze dobrych czasach dla gier komputerowych i w ogóle też dla filmów. I wow, to naprawdę wszystko jest zniszczone i mnie to lekko przeraża. I może dojdę do swoją właśnie... Stop. We know, my wiemy. Tak jakby ci wyeliminowani... Mam mindfuck totalny. Ale co chcę wam powiedzieć. Mnie nadal wydaje się, że jesteśmy wirusem komputerowym. Dlaczego? No bo zobaczcie, to wszystko jest zniszczone. I gdybyśmy to wzięli z punktu widzenia informatyka, czyli czymś, czym się również zajmuję, weźmy to na taką drobniejszą logikę, spójrzmy na to z innej perspektywy, bo na tym polega ta gra. My poruszamy się najpierw właśnie w arcade, czyli w tym, ale nie zniszczonym. I tutaj to jest nasz hub do poziomów. Okej, kończymy i nagle okazuje się, że ten hub był tylko poziomem, który był zakotwiczony w większym hubie. Można by było powiedzieć, że mamy tutaj rekurencję, ale prędzej mamy tutaj wywołanie programu z programu lub inaczej. Nasz hub jest konstruktorem. Konstruktor może zostać wywołany przez inny konstruktor nadrzędny. Więc tak naprawdę my możemy być rzeczywiście tym wirusem komputerowym. Kto powiedział, że nie? Więc jakby nie patrzeć, Gordon, może nie być nawet Gordonem, chociaż ja dalej wolę mówić o nim Gordon, bo tak przyjemniej się gra, myśląc, że główna postać Half-Life'a jest z nami. No tak dawno i wśród nas nie było, Half-Life 3 raczej się w życiu nie pojawi. Tak, powiedzcie, że jestem pesymistą, ale nie wierzę w to, że Valve zrobi Half-Life'a 3, a jak już zrobi, to wtedy się wszyscy zdziwimy i świnie zaczną latać. Odniesienie do innej gry, jak wiecie, jakiej to fajnie. I tak jak mówiłem, spójrzcie, ja się cofnę w ogóle, bez naszej postaci oczywiście, ale w ogóle ten obszar, zauważcie, że się cały czas powiększa, w nieskończoność idzie. Tu był nasz pierwszy hub, tak? I w nim, znaczy inaczej, to był poziom, w którym znajdowały się poziomy, czyli to był tak jakby konstruktor funkcji, a w środku w nim znajdowały się inne funkcje. Potem to coś, co jesteśmy, to jest konstruktor. I to każde, czyli ten The Arcade, Tower, Long Jump, bodajże się nazywało to, tak, to jest Long Jump, Around the Corner, to wszystko to są konstruktory innych funkcji. I nagle okazuje się, że trafiamy z powrotem do funkcji, która już była i została skorumpowana, bo już nie byliśmy i została zniszczona właśnie przez wirusa. Kto jest tym wirusem? Prawdopodobnie my jesteśmy wirusem i my jesteśmy odpowiedzialni za zniszczenie tego makro czy też mikrosystemu. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale im więcej tych tak jakby poziomów przejdziemy, tym więcej zapalonych jest tamtych światełek. I chyba jesteśmy już blisko końca, więc może nawet w tym wideo to skończymy. I moi drodzy, widzę tak jakby wow, coś jeszcze nas czeka, coś dużego. Ventilation, pokój wentylacyjny? Nawet trudno mi to jest przetłumaczyć, znam tłumaczenie tak jakby, ale wow, to jest pokój wentylacyjny, wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj będzie... Muszę po prostu zobaczyć, gdzie by tu dojść, jeżeli tu byśmy, bo tutaj da się wskoczyć na tą... Na to u góry. Na to się da wskoczyć, ale pytanie, czy warto? Musimy się dostać tam na dół, żeby dostać się tam na dół. Wow, dużo elementów ruchomych. Dobra, czyli... Tak, zrobiłem coś wbrew swojej zasadzie, że
że będę trzymał się tak jakby tego, że nie będę sprawdzał, co się dalej dzieje, ale te poziomy już po prostu wymagają ode mnie tego, żebym rozglądnął się, żebym zobaczył, co mnie dalej czeka, bo jeden zły ruch i po prostu trzeba będzie restartować poziom albo zaczynać wszystko od szkicu ponownie. I ten poziom wcale nie jest trudny. Co mnie dziwi i trochę... Idzie na minus tej gry, bo albo twórcy coś jeszcze przed nami szykują i to jest tylko takie, przed chwilą było trudno, no to proszę bardzo, masz jeden łatwiejszy poziom, żebyś nie mówił, że jest za trudno, ale za chwilę to ci dopieprzymy czymś takim, że nie będziesz wiedział, jak się nazywasz. To jest albo w tą stronę twórcy poszli, albo zaczęło im brakować pomysłów i te poziomy stały się zbyt łatwe, albo przyzwyczajenie się do nakładania na siebie tego, że my jesteśmy w trójwymiarowym świecie, a musimy go spłaszczyć do dwuwymiarowego obrazu, no sprawia, że trochę już moje szare komórki bardziej obumarły i coś tu jeszcze więcej jest. O, Super Octagon. Okta, czekajcie. Heksa to jest 6, okta to jest 8. Super ośmiokąt. Niepokoi mnie to. I tak jak mówiłem, dobra, to nie było, poprzedni poziom nie jest na minus dla twórców, raczej jest na plus dla nich, bo z tego co widzę, to ten poziom jest dość trudny. Się wydaje się trudny, ale może się okazać, że będzie łatwiejszy niż mogłem myśleć. I tutaj widzę, że poruszamy się, musimy się poruszać po coraz mniejszych, tak jakby promieniach tego koła. Wow. To jest naprawdę mocno przemyślany poziom i tutaj widzę, że trzeba być cholernie dokładnym. Chyba już spierdoliłem sprawę, słuchajcie, ale zobaczymy. Najlepiej się ustawić w taki sposób, żeby... To jest bardzo sprytnie pomyślane. Winszuję twórcom. Naprawdę zwiększyli poziom trudności. Znaczy, ten poziom może nie jest aż tak trudny, ale winszuję tego, co właśnie tutaj uczynili. Czyli zwiększenia stopnia trudności. I co ja mam tutaj zrobić, słuchajcie? Chyba, że... Wow! To jest naprawdę trochę trzeba więcej pomyślunku. I teraz po co mi to? Po nic tak naprawdę. Chyba, że ja coś właśnie spierdoliłem. Nie! O kuźle. Naprawdę. Naprawdę twórcy mnie tutaj zaskoczyli. I to tak bardzo mile. Bo to już jest wyśrubowane. To jest... bardzo trudne. Znaczy nie tyle trudne, co trzeba nie tyle już myśleć, co tutaj przydadzą się również sprawne palce. I teraz jakby to zrobić? Czy to mi się uda? Czy ta sztuka mi się uda? Nie uda mi się. I teraz wszystko od nowa. No, twórcy bardzo mnie teraz zaskoczyli. Mile, powtarzam, mile. Bo wiecie, są gry, które mają poziom trudności taki wzrastający, że to aż irytuje. A tutaj mamy miłe odskocznie od tego, co większość gier nam daje, czyli sieczkę dla mas. Jeżeli jest za trudno, to ułatwijmy. Często tak się dzieje z grami, no przyznajcie sami, że ostatnimi czasy to jest bardzo... Ja się zastanawiam czasem, czy gry wkrótce nie zaczną się same przechodzić, ale to już jest tylko moje skromne zdanie, chociaż ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami i wiecie co? Teraz pytanie. Czy to już jest koniec? Bo widzę tu The Machine, ale widzę, że to idzie gdzieś jeszcze. Tutaj mamy kolejną blokadę.
I tu będzie chyba finał, ale mogę się mylić. Ta gra może mnie jeszcze zaskoczyć. Mam tylko nadzieję, że ten poziom nie będzie łatwy. Jeżeli to jest ostatni poziom, albo przedostatni, maszyna, to będzie cholernie trudny. Czy ja wiem, że ten poziom będzie trudny? W ogóle zauważyłem, że wszystko tu się zaczyna już poruszać. I teraz pytanie. Co zrobić z tym poziomem? Już chyba wiem. Już rozumiem. No to nie było trudne. Przepraszam was, że przez chwilę nic nie mówię, ale muszę chwilę pomyśleć, co zrobię za chwilę z tym fantem. I teraz wydaje mi się, że to tutaj będzie miało jakieś znaczenie. No, będzie miało. Tak to zrobiliście. To się przesuwa. A ja będę musiał w jakiś sposób dostać się na tamtą ścianę, tak jakby. To może być trudniejsze niż mi się wydawało, ale to dobrze świadczy o tej grze, że poziom trudności jednakowoż mocno wzrósł. To jest pytanie, jestem tam. Co bym mógł z tym zrobić? Chyba, że właśnie to. Tutaj mamy tak jakby tą przestrzeń. Ale po co jest też to? Czekajcie. Stamtąd dostać się tutaj. Wow, to już jest trochę za bardzo na mój mały móżdżek, chociaż to jest zagadka logiczna, nie powinienem mieć z tym, kurczę, problemów. Ale te problemy mogą się pojawić. Chyba, że zabieram się za to od tak zwanej dupy strony, jak to ktoś kiedyś ładnie ujął. I tutaj trzeba będzie... No nie. Jestem przyklejony tutaj. Za dużo to ja tutaj nie zrobię, nie podziałam, więc... Wow, co ja tu mam zrobić? Słuchajcie, utknąłem? Jak utknąłem, to ta gra ma dużego plusa. Jeżeli... Ja tu utknę. I nie będę mógł... Znaczy ja tą grę potem tak czy tak pewnie przejdę, bo znajdę nagle jakieś błyskotliwe rozwiązanie tego wszystkiego. No nie, myślałem, że przez chwilę, że się porusza sufit, ale widzę, że sufit się nie porusza. No kurczę. No jak wskoczę tu na to, to teraz muszę ogarnąć, jaką mam perspektywę możliwą. Perspektywę mam tylko tu. Jakbym chciał przejść tutaj, to nie dam rady, bo tu są te pomarańczowe, te gesy. Antywirus. Miałem mówić nazwami, które ja uważam, że są słuszne. To ma coś związku z tym. Jezu, to jest łatwiej. Dobra. Już widzę. Tu trzeba coś z tą stroną zrobić. Już rozumiem. Wyjaśnię wam może pokrótce, co ja tutaj chcę zrobić. Dostaniemy się na ten klocek i przejdziemy na tamtą ścianę. Kiedy będziemy na tamtej ścianie, wskoczymy na to poruszające się, ponieważ spójrzcie, jak będziemy patrzeć z tej perspektywy, to nic nam nie przeszkadza, prawda? Potem, jak znajdziemy się na tym tutaj słupie, tym tutaj dodatkowym,
tak jakby tym filarze wspornikowym, wówczas ustawimy się tak, żeby tam nam nic nie przeszkadzało, wskoczymy tu. Stamtąd przemieścimy się do góry przy pomocy tego i wow, ja to rozwiązałem. Ta gra ma dużego plusa, bo mnie na chwilę zagięła. I to tak dość solidnie mnie zagięła. Czyli twórcy jednak dali nam tylko jeden poziom, a odsapnij sobie mózgu. Za chwilę będziesz miał zrobioną, za chwilę graczu zrobimy sieczkę z twojego wspaniałego mózgowia, z twoich szarych komórek. Tak, tu trzeba podskoczyć. Tu trzeba podskoczyć, panie Macieju, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Teraz to tu trzeba będzie dość mocno, tu jest dużo chodzenia. Jeden błąd i trzeba dość sporą sekwencję powtarzać. Ale jesteśmy już, słuchajcie, w połowie drogi do końca tego poziomu. I wow! To wideo może być trochę dłuższe, bo chciałbym przejść tą grę już w tym wideo, a nie wiem, czy to się uda z tegoż względu, że... Dobra. Wow. To jest bardzo niewygodna pozycja. I teraz co? I teraz będę musiał poczekać, aż to przyjedzie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Hop. Gro, proszę, współpracuj. Ja wiem, jak to zrobić i... Mogę też to zrobić w taki sposób. Wykorzystanie, słuchajcie, praw fizyki i tego, że ta perspektywa się zmienia. To jest główne, co w tej grze lubię. No nie, no proszę was, aż tutaj... Dobrze, ja spróbuję jeszcze raz to zrobić. Denerwuje mnie tylko fakt, że w pewnym momencie perspektywa sama przeskakuje i nie mogę nad tym sam zapanować. Ale jesteśmy już na końcu. Wow! Poziom naprawdę trudny i wielkie brawa dla twórców The Machine. Dobrze, czy coś czeka? Wy sobie raczycie kpić? Będzie coś jeszcze, jesteśmy... To był tylko kolejny hub? Wy kpicie. Wy w tym momencie, twórcy, robicie sobie ze mnie chyba jaja, albo tu jest jakaś głębsza myśl. To jest koniec gry. Wow! Aż się napiję herbaty z wrażenia. Słuchajcie. Wow, jeszcze tak dawno dobrej gry nie widziałem. Indie gry. I teraz zapewne, jak będę wchodził w to, to nastąpi rekurencja. Będziemy w poziomie wywoływanym przez poziom. Seriously, to jest... Nie, no po prostu gratuluję twórcom. Gratuluję studentom z DigiPen Institute.net. Oni nam piszą thanks for playing. I pewnie jak znowu wyjdę, to będzie kolejne. I tak to się będzie powielać i powielać. Wow, słuchajcie, naprawdę... Naprawdę to jest genialne. Teraz pytanie. Bo słyszałem właśnie, że jest tylko wyjście z gry i coś jest ukryte na końcu. Czytałem to, sami twórcy powiedzieli, żeby się nie przestraszyć. I jeszcze jedno, nie można skoczyć, zauważcie, w dół, nie dadzą nam się zabić. Możemy jedynie wywoływać w kółko i w kółko ten sam poziom, albo z gry wyjść. Więc pytanie, czy robimy to, wyjście z gry? Tak. Chcę wyjść z gry. Ciekawe, czy to się zakończy crashem tego nagrania, czy nie. Wiecie co? Zrobimy jedną małą rzecz. Ja tutaj na chwilę przerwę nagranie, żeby mieć chociaż dwa nagranie, w razie gdyby jedno się skraszowało i za chwilę jesteśmy z powrotem.
Dobra, jestem z powrotem. Mam, to będzie po prostu podzielone na dwa nagrania i wow, po prostu chcę zobaczyć, co kryje się pod tym Quit Game, bo podobno... Fuck! Widzicie mój pulpit. Kurwa. Dobra, teraz ja jestem częścią gry. Widzicie przez chwilę mój pulpit zaśmiecony. Twórcy. Wow. Super. Po prostu... Dobra, jeżeli dalej już nic nie będzie, to w tym miejscu chciałbym dać tej grze ocenę. I ta ocena to będzie 9,5 na 10. Czyli 9 plus w moim mniemaniu. Po prostu tak dawno dobrej gry nie widziałem. Muzyka. Nie wiem, czy wiecie, ale są tutaj rearanżowane, to się chyba tak mówi, utwory, które możecie znać, czyli na przykład Symfonia do Księżyca, Moonlight Symphony Beethovena, którą nawet zamieściłem w splash screenie do tej serii. I uwierzcie mi, ta gra prócz muzyki, prócz doskonałej mechaniki i tego, że jest zrobiona z prawie zerowym nakładem, bo jest stworzona przez studentów, można dodotować podobno DigiPen Institute i jeżeli tylko będę miał na to środki, zrobię to. I was też polecam, jeżeli znajdę gdzieś Donate DigiPen Technology Institute, wrzucę link do tego pod tym wideo i wówczas będę was prosił również o wsparcie twórców, ponieważ zrobili to studenci jako projekt i naprawdę za takie coś trzeba naprawdę bić wielkie brawo, ponieważ ta gra pomimo małego nakładu jest lepsza od niektórych obecnych gier tak zwanych AAA, czyli hitów typu Crysis, trójka, i nie odważa się powiedzieć, że ta gra nawet zerową swoją fabułą, albo fabułą, którą musimy sami odkryć, bije na łeb na szyję to, co widzieliśmy właśnie w Crysisie, trójce. Może głupie porównanie, ale naprawdę za fabułę, za muzykę, za mechaniki tej gry, za sterowanie, które jest wspaniałe. Dlaczego nie pełne 10? Bo ta gra jest strasznie zbugowana. Kilka razy musiałem przeinstalowywać samą grę, wyrzucać stary save i zaczynać wszystko od nowa, żeby znowu zacząć nagranie, ponieważ gra po prostu odmawiała pracy. Ale, tak jak mówiłem, ta gra jest stworzona przez studentów i za to trzeba im podziękować. Także ja się z wami żegnam. Dzięki wam za oglądanie, dzięki wam, że byliście ze mną w tym projekcie. Komentujcie, subskrybujcie i w tym momencie jeszcze powiem jedną rzecz, co mi się teraz przypomniało. Chciałbym zobaczyć wasze komentarze i wasze opinie na temat tej gry, ponieważ link do ściągnięcia tej gry był i w dalszym ciągu jest. I możecie, nawet teraz go mogę wrzucić w tym nagraniu, żebyście sami zagrali, żebyście sami zobaczyli, co ta gra oferuje. Ale tak jak mówię, dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych projektach. Cześć, a ja się zagłębię w otchłani tego ostatniego vorteksu. Mam nadzieję, że ostatniego, bo jak nie, to się z wami pożegnałem, a nie wiem, co mnie czeka po drugiej stronie.